dobry YouTube. Siemanko. Witajcie w kolejnym odcinku serii Testujemy. To jest wasza ulubiona seria, ostatnio zauważyłam. Dlatego wraz z Dominikiem mamy dla was dzisiaj test sushi z Lidla. Tak naprawdę z Lidla. Ja sama byłam w szoku, jak zobaczyłam w lodówkach w Lidlu sushi. Sushi bardzo lubimy. Wiem, że może być sushi z kurczakiem, może być z kaczką, może być z rybą. My mamy akurat rybne. Mamy tutaj łososia, tuńczyka i chyba paluszki krabowe. Na pewno paluszki krabowe. Nie mogę mówić, mam takie śmiertelne, mam taką ochotę. Powiem wam, cena dość wysoka, bo 4 euro za 6 sztuk, także... Ale muszę ci operator powiedzieć, że w porównaniu do Marks Spencer to chyba i tak są tańsze. Bo z tego co pamiętam, to w Marks Spencer to około 6 czy 7 euro. Ale porównując na przykład bufet chiński... A no to tam już jesz na wypasie. I też mają dobre sushi, bo wczoraj jedliśmy. Tak, z paluszkami, akurat mieli z paluszkami krabowymi. Tak, tylko tutaj paluszki są, nie wiem, zmielone albo tak dość drobno pocięte, a tam były w całości. I ja też zaczęłam tak przebierać, operator mówi, weź całe do buzi. Wzięłam. Rozkosz. Dobra, to co tam mamy? Jeszcze oprócz sushi mamy chyba wasabi. Ginger chyba? Imbir. Imbir i sos rybny? Tak. Fish sauce. Mamy po jednej sztuce, każdy. Dominik, jak to pachnie. Ja wiem, ja wszystko wącham, ale ja tak mam. Rybkami. Najbardziej to wyróżnia się chyba ten... Czekaj, tylko sos wyjmę. Tuńczyk. Dajcie nam znać, jak wyjecie sushi, czy właśnie z imbirem, z wasabi, czy z sosem rybnym. My zawsze jak jemy, to jemy samo, bez żadnych dodatków, ale dzisiaj chyba się skusimy i skosztujemy. Spróbujemy. Każdy sushi z czymś innym. Co ty na to? Nie wiem jak ty, ale niestety nie mamy patyczków, ale mamy gotowe kołeczki. No to co? No to operator może tak. Łosoś. Albo skosztujmy najpierw dodatki, a później sushi. A co mi samych dodatków? Bo na niektóre palą. No to co? To się przekonam, jak już zjem. Dobra, operator, częstuj się, jesteś gościem. Dobra. No to ja w kolejnym odcinku testujemy. Pierwsze biorę łososia. Łosoś. Duże. To u Chińczyka jest mniejsze. No, duże. Czekaj, bo mi się rozwala. Czekaj, ja tu mam. Dobra. Do dziuba. Myślałam, że nie zostawi tego łososia, co mu chyba. Wasabi. Operator? Będziesz bardziej czerwony niż normalnie. Ja poczekam, aż ty zjesz. Dobra. Dobre. A wasabi jak? Pali? Pali w język troszkę. No bo tego się nie daje dużo, a tyś to tak chytrze zabrał. Nie. Ja nie tylko da. Trochę. Dobra. Wygląda jak widzę. Dobra. Dobra. Łosoś dobry. Ale wasabi wcale nie jest takie... No wziąłem troszkę. No. Dość. Ja wziąłem troszkę, go nie czuję. No, ja wziąłem trochę więcej i czułem tylko na języku. Ale to dobre. Dobra, bardzo dobre. Dość duże. W porównaniu takie na przykład... fajne połączenie, takie słodko, kwaśne. Nie rozsypuje się, bo nie wiem, czy mieliście okazję, ale nam się nie raz... Zdarzyło, że jedliśmy sushi, ono się rozsypywało strasznie, a to właśnie z opinkowego się rozkleiło, ale się nie rozsypuje, bo jest wbite. Dobra. Co teraz? Teraz tuna. Do kolejny. Tuńczyk? Dobra. To ja sobie nałożę od razu tego imbiru. Operator, pojedziesz po na kolejne pudełeczka sushi. Ciut. I tutaj jest tak, tuńczyk. Marchewka. Marchewka tak drobno pokrojona i tutaj chyba jest ogórek. Tak, ogórek. Świeży. Dobra, to teraz ja biorę imbir. Bardzo dobre. O, nakładam sobie. Nabijam. Muszę przyznać, że z tuńczykiem bardzo dobre. Tak? Aha. No, tu mi się przykleiło. Dobra. Bardzo dobre. Lubimy tą suka. Nie musisz jeść pełną buzią, kochanie. Lepsze niż łososie, moim zdaniem. No, to jest takie ja bardziej... No, bo bardziej lubisz tuńczyka. Ja na przykład lubię łososia bardziej, ale jedno i drugie mi bardzo smakowało. To połączenie właśnie, dobre. Dla mnie najlepsze na razie z tych dwóch. No, dla mnie... łosoś był tylko z ryżem.
Nie było tam żadnych dodatków. Żadnych dodatków, także no to obniżyło jego status w tym. A tu była i marchewka, i ogórek, także ten smak był bardziej bogaty. Ale wiesz co, jak chcę skosztować ten imbir, bo to mnie zastanawia, bo ja żadnego smaku nie czułam. No i? Co? Ostre? No. No, spróbuj wasabi samo. Skosztuj, operator. O Jezu! Jak chrzan. Jak chrzan to smakuje wasabi. Ale to jest chrzan. Ale imbir... Czekaj, chyba na wasabi, wiecie? Ale imbir wcale nie jest taki straszny. Weź sobie proszę, widać resztę. Dobra, przechodzimy do następnych. Paluszki krabowe. I tu jest zielona sałata. Tak? I co to? Krab. No, postaci paluszków. Postaci paluszków, ale nie wiem, co to jeszcze może być więcej. Nie wygrzebuję, ale nabij i zobaczymy z drugiej strony. Tyle, nie ma nic więcej. Paluszki krabowe. Plus... zielona sałata. Ja sobie wasabi wezmę, o. No mi wasabi bardziej smakuje niż imbir. Z wasabi i ogień. Ja sobie też wezmę wasabi. Na pewno nie jemy tak, jak się powinno poprawnie jeść sushi. Sushi to będziecie rano, po tym wasabi. Nie ma tu nic, operator. Tu jest tylko sałata i paluszki krabowe. No jak? Dobre, ale... Mdłe? Bez smaku? No nie jest taki bogaty smak jak tuńczyka. No bo tam był ogórek jeszcze i marchewka. No i tuńczyk jest taki dość intensywny. No, no tu tylko dominuje... Wasabi! Nie, tu dominuje tylko smak paluszków krabowych. Daje taki... To jest Agi posmarowała teraz. Nie wiem jak ty, ale ja czułem tylko właśnie paluszki krabowe, nic więcej. No i takie crunchy, bo sałata tam była, takie... Mhm. No ale nic poza tym. Z tych trzech wydaje mi się, że fajnie, najlepszy... jakby do tych paluszków krabowych dołożyli kawałki ogórka konserwowego. Tak jak właśnie w tych paluszkach, co wczoraj jedliśmy, no rewelacyjne połączenia. A tutaj takie... Mdłe. Ryż. Znaczy moje nie było mdłe, jak założyłam tyle wasabi, to nie było mdłe. Bardzo poczułam. Ale brakowało czegoś w tych krabowych moim zdaniem. No. Właśnie czegoś kwaśnego. Tak. Ogórek konserwowy Lidl. No i co? Pozostaje nam ocena. Czyli jako całość... Czy warte 3,99 twoim zdaniem? Dla jednej osoby... No tak. Dla mnie tak. Mhm. Mi się wydaje, że jest okej, okay, no. Oczywiście ja czynnie dosyć, bo ja bym jeszcze zjadła, no ale to kupiliśmy tylko jedno opakowanie. Taki był budżet, 4 euro. Tak jest. Mogłoby być więcej składników. W środku. To znaczy z łososiem nic nie było w środku, oprócz ryżu i łososia, także to było takie mdłe troszkę. No i paluszki rybne miały tylko zieloną sałatę, to, no to był efekt tylko taki... Crunchy w środku, taki chrupiący tej sałaty, bo to ale była nie było jej, ale nie było jej w ogóle czuć, tylko same paluszki. Tak. Moim zdaniem warto 3,99, 6 sushi do tego imbir, wasabi i sos rybny, który leży tutaj z boku. Jedyne, do czego się przyczepię, to powinien być jeszcze jakiś dodatek właśnie w krabowym. No moim zdaniem. Łosoś był dobry, bo łosoś to jest taka też specyficzna do mini gry. Dla mnie był dobry, ale właśnie w krabowym ogóreczce konserwowym. Ja bym coś dodał jeszcze do łososia. Następnym razem jak sobie kupimy, to sobie pobijamy jeszcze po swojemu. Tak. Ja ogólnie okej. Okay. Okej, okay, naprawdę, polecamy. We dwoje nie jedźcie. Tylko jedna paczka na głowę. Tak jest. A teraz to będzie po następnym, no to już będzie, poza kamerą. To już będzie 8 na 8 euro. A to przekroczymy. A to nie wiesz, budżetu do filmiku nie przekroczyliśmy, a to, że domowy przekroczymy, trudno, to już nie ważne. W każdym razie dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy jedliście sushi z Lidla, jakie jest wasze ulubione sushi, no i zostawcie nam kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie, a za niedługo na pewno się pojawi kolejny odcinek. Testujemy. Tak. Na razie, pa! Bye!